Dawno, dawno temu Cry Havoc to było Battle of York Granta Rodieka i to była gra średniowieczna z taką planszką średniowiecznawą. Później ta gra trafiła do developmentu, do rozwoju, do Michałów. Michała Oracza i Michała Walczaka Walca. I Moracz, jak się tym zajął, to zrobił taki prototyp, który będzie grywalny dla testerów. Tak, żeby ładnie się to w miarę prezentowało i było ok. I tu mamy trochę jego kart. To są akurat struktury. Jak widzicie, tutaj elementy są takie, które znamy, nie? Tutaj ile trzeba zapłacić. Gdzieś tu był w ogóle ten pomysł, że one są upgrade'owalne, tak? Czyli że da się je dźwignąć na drugi poziom, tak żeby działały lepiej. I między innymi Michał zrobił też planszę. I ona z grubsza wyglądała w ten sposób. Miała bardzo fajny plusik, że jak ona sobie leżała wydrukowana na stole, to z daleka przyciągała tymi swoimi kolorami i wyglądała ok. Miała też parę minusów, na przykład te właśnie kolory. Bo tutaj, jak wiecie, w Cry Havocu każdy region, te dwa typy terenu. Mamy góry i mamy wodę, mamy pustynię i mamy dżunglę. I to wszystko jest fajne. Jeżeli to jest odzwierciedlone za pomocą rzeczywiście tego, co widzimy. Natomiast rodzi niezły problem, bo to jednak nie jest tak klarowne jak ikona. I jak mamy tutaj taki teren, to teoretycznie tu jest woda i góry, ale to jest coś żółte, tak jak ta żółta pustynia i teraz gracze zaczynali się zastanawiać, czy to jest też pustynia, czy nie. Trzeba było od tego odejść. Jest to też plansza bitwy nadrukowana. Myśmy ją później wyrzucili na osobny żeton, na osobny kawałek tektury, dlatego żeby zdobyć więcej miejsca na tej planszy, na to, co jest dla niej niezbędne. I tak na tym sobie ta gra była testowana, aż później była testowana na czymś, co już ja robiłem. I pamiętam, miałem taki świetny pomysł w mojej głowie, żeby cała ta plansza to był widok, jaki mają dowódcy tych frakcji, którzy są na orbicie. I mają takie ekraniki szklane i tam pod nimi się pojawiają różne rzeczy. I to wyglądało bardzo fajnie, jak to było na tym etapie. Natomiast jak z tego zmontowałem planszę, to wyszła taka właśnie masakra. Wydrukowaliśmy to, daliśmy to do grania testerom i co się okazało? No feedback, jak można było się spodziewać, jak tylko to widać, był no, miażdżący. Nic tu się nie dało rozpoznać, nic tu nie działało. Do dzisiaj gdzieś tam w brzuchu mi się ściska, jak pamiętam to uczucie, jak testerzy musieli grać, no, a ta plansza mocno nie działała. Natomiast miała ona duży plusik i duży wkład w powstanie finalnej planszy, bo zarówno na tej planszy, jak i na planszy Michała były takie łączniki między regionami, które okazały się być dość niepotrzebne i tylko zaciemniające strukturę tej planszy, bo finalnie, jak wiecie, pozbyliśmy się tych łączników na rzecz po prostu zwykłego sąsiadowania, czyli tak jak w klasycznych grach. Tutaj mamy coś, co już powstawało po tej katastrofalnej wersji, czyli jakieś takie kierunki. No i ostatecznie zbliżaliśmy się powolutku do tego, co znacie, czyli typy regionów na klejnotach, na takich emblematach, tak? I coś, co ostatecznie jest w pudełku. Ta plansza zebrała mocno mieszane uczucia. Jest dużo opinii, które twierdzi, że to jest paskudna plansza. Jest trochę opinii ludzi, którzy mówią, że to jest całkiem fajna plansza. Jakby nie było, ta plansza jest w pudełku i działa nam. I jedno, co jest pewne, to to, że fajnie współgra z grą i da się jak najbardziej na niej pograć bez jakiejś większej konfuzji. Na etapie moraczowego prototypu karty wyglądały mniej więcej w ten sposób. Czyli